system zabezpieczeń. To Polska była poddana największej presji ze strony reżimu w Mińsku, który w zbrodniczej grze wykorzystuje migrantów. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia integralności polskiej i bezpieczeństwa łotewskiej granicy, ale wszyscy są przekonani, że dużo na Litwie ma przybliżyć Unię Europejską do znalezienia wspólnych rozwiązań radzenia sobie z nielegalną migracją. Mieliśmy powody wystarczenia jak Litwa czy Polska na granicy turecko-greckiej w 2020 roku. Jednak Komisja Europejska nie zgadza się na przykład na finansowanie systemu zabezpieczeń, choćby takich jak na Litwie czy w Polsce. Jeśli kraje członkowskie chcą budować ochrocenia, mogą to robić same, ale strategia Komisji Europejskiej jest taka, żeby ich nie finansować. Unijne instytucje dotąd nie wypracowały wspólnych